Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Znajduję się na drugim co do wielkości dworcu na Dolnym Śląsku. Obiekt jest naprawdę imponujących rozmiarów. Wejdziemy do środka. Stan oczywiście, możecie się domyślić, nie jest zachęcający. Właśnie sufit jakiś czas temu musiał spaść na podłogę. Jeszcze piec kaflowy został. Wszędzie pełno puszek. Ale czego się spodziewać po takich miejscach? A bo tu jest ten taki przedsionek. Tędy przejdziemy? Nie, tutaj były toalety, więc musimy iść tędy. Tutaj też toalety. Naprawdę jest to ruina. Spodziewałem się tutaj coś znaleźć. Jednak chyba obawiam się, że nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Zejście do podziemi, ale tam udamy się za chwilę. A tutaj już jest wyjście. Czyli spróbujemy wejść teraz na górę. Uważać, bo można wpaść piętro niżej. Tutaj już na wyższe piętro nie wejdziemy, ponieważ schody się zawaliły. Tutaj tędy też raczej nigdzie nie wejdziemy. Więc chyba pozostało nam iść do piwnic. A zanim tam dojdę, to może przybliżę wam troszeczkę historię tego obiektu. Otóż powstał on według tego, co znalazłem, 29 grudnia 1869 roku. A jak możecie się domyślać, skoro to miejsce tak trapi pożary, to pierwszy pożar już był w 1892 roku. Po odbudowie długość tego budynku miała około 300 metrów, a budynek składał się z restauracji, kas biletowych, komór celnych austriackich i pruskich, bo wtedy jeszcze te rejony należały do tych. No i były tutaj dwie też ogrzewane poczekalnie. Jak na wielkość tego budynku, myślę, że znacznie więcej rzeczy tutaj się mieściło. Jednak więcej informacji na ten temat nie udało mi się znaleźć. Panuje tutaj fajny chłód. Dzisiaj na dworze jest około 22 stopni. Naprawdę fajne miejsce, żeby się schłodzić, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Czyli będziemy musieli wejść chyba jeszcze innym wejściem, ponieważ te piwnice tutaj za dużo nam nie oferują. Chyba że jeszcze tam zobaczymy, co uda nam się zobaczyć, ale nie ma przejścia.
Więc tak jak myślałem. Znajduję się już przy drugim wejściu, gdzie tu jest napisane biuro budowy hotelu, ponieważ ten obiekt jakiś czas temu został kupiony przez prywatnego inwestora i miał zostać tutaj wybudowany hotel. Jednak już dość długo to trwa, a jedyne co tutaj zostało zrobione, to został wymieniony dach albo zdemontowany, już teraz nie pamiętam. Tutaj jakby troszeczkę w lepszym stanie. Jeszcze mamy drzwi, ościeżnice. Jak widzicie, wszędzie miejsce po pożarach, które te miejsce naprawdę trapi. No ale tutaj za bardzo nie ma co zwiedzać. Jakieś schody na górę byśmy musieli znaleźć. Patrzcie, tu jeszcze pomalowane ściany, nie wiem czy lampa tego nie prześwietla, ale to jest chyba jedno z najlepiej zachowanych pomieszczeń. I jeszcze klasyka, kiedyś w każdym polskim domu, kasetony. O, mamy schody do góry. A jeszcze zanim do góry, zobaczymy tutaj. Ale tutaj widać, pokażę wam stąd. Osmalone ściany, dziura w podłodze. Masakr. Udajemy się na górne piętro. Też co ciekawe, jak to w takich miejscach, kable elektryczne jeszcze nie zostały wszystkie usunięte. Aż dziwne. Tutaj możemy zobaczyć widok na peron, ile będzie coś widać. No raczej nie. Przed nami zamknięte drzwi. Ten charakterystyczny dźwięk piszczących drzwi w opuszczonym miejscu. Szkoda, że nie jestem tutaj nocą. Dodałoby to na pewno klimatu. Z tego co przed chwilą widziałem, jak tutaj szedłem, to jest tu jeszcze możliwość wejścia na wyższe partie, tylko którędy ja tutaj przyszedłem. Tędy nie. A, tutaj. O, tutaj jest naprawdę fajny widok. Jak już drzewo w środku zaczęło rosnąć i wychodzi przez rozbite okno. Nie wiem, czy to widzicie, spróbuję wam przybliżyć, a jednak chyba nie uda mi się przybliżyć. Dobra, zobaczycie to na przybitkach. Kolejna toaleta. I tutaj już chyba wychodzimy na strych. Niestety, ale nie uda mi się tych drzwi otworzyć, są zablokowane. Aha. Dobra.
To w takim razie udamy się jeszcze do tych podziemi tutaj, ponieważ one nie są ze sobą połączone. Przynajmniej nie znalazłem żadnego przejścia. A w międzyczasie nagram sobie parę przebitek. Dobra, wchodzimy do drugich piwnic, pełno butelek. A propos, nie wiem, czy wam wspomniałem, jest tutaj jakiś tunel. O ile jak mi się uda go znaleźć, to wam go pokażę. O, też go fajny klimacik, wpadający słońce. Naprawdę strasznie dużo pomieszczeń jest tutaj w tym budynku. Ciekawe, do czego one wszystkie inne mogły służyć. Jeśli macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. Pełno słoików, śmieci. Krzesło, ciekawe, czy jeszcze z tamtych lat. Aha, i koniec. Czyli jak do tych podziemi się dostać? Ja spróbuję może na mapie coś zobaczyć. Chyba na tym zakończymy ten film, więc jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, a podoba ci się to, co robię, zostaw subskrypcję, nic cię to nie kosztuje. Jeśli podobał ci się ten film, daj lajka i widzimy się w następnym filmie. A teraz filmy będą pojawiać się częściej niż do tej pory, także trzymajcie się.